Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. There's no way it was Carly or somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just think any of that is good. W sumie, wydaje mi się, że to faktycznie jest Ben. You're pathetic. Look at you. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. Ugh, I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust, and I've never trusted you. I did it. What? Yeah, it was me. That get you to lay off the kid? I think you're capable of being a real piece of shit. But I know it wasn't you. Not with her in your life. There! I got him! Please, let's just get back in the RV. That's not happening! You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, what the fuck's the problem? Nie! Oh, fuck. No nie. No nie. No ja pierdolę. Drop it. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Przykro mi. What are we gonna do with her? Nie jedziesz z nami. Jak ona mogła to zrobić? You're not coming with us. I'll die out here. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Get in, Lee. Let's go, you guys. No niestety, Lily. Popełniłaś błąd, a za błędy trzeba zapłacić. Mam nadzieję, że zginiesz tutaj marnie. Zabiłaś Carly, a ja ją kochałem. Kochałem tą dziewczynę. Lee ją kochał. Mógł być dobry romans. A Lily ją zabiła. Tak po prostu. Lee, a word please? No dobra, podejdźmy do Kathy. Jestem ciekaw, co chce nam powiedzieć. Być może chce nam porozmawiać z nami dotyczące tej sprawy, co Lee takiego zrobił w przeszłości. Albo po prostu chce z nami porozmawiać. Ale najpierw porozmawiajmy z Clementine. You okay? Katja needs you for something. No dobra, wiem. Już idę. Zobaczymy, co takiego chce Katja ode mnie. What's up? Is Doc feeling all right? O kurczę, chyba jednak sytuacja jest o wiele gorsza, niż mogłoby się wydawać. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective.
We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. No dobra. Musimy powiedzieć Clementine, o co chodzi. Jak widać, sytuacja no nie jest za wesoła, no ale musimy jej o tym powiedzieć. Żeby wiedziała. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Carly? There was no time. Walkers? Yeah. Horrible. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. To dobrze. That's nice. I didn't though. Thanks. Trochę jakby za cicho, co nie? Co się kurna dzieje? Co jest grane? Jakim cudem? O. We got something up ahead. Lee i jego sny są trochę przerażające, trzeba przyznać. Dobrze, że to był tylko sen, bo można byłoby się załamać psychicznie. Road's blocked. No dobra, coś wymyślimy, Kenny. Tak, ewidentnie droga jest zablokowana. Mógłby być mały problem, żeby to ominąć. Chociaż taki pociąg, no to też jest dobre źródło transportu. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clint, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. I tak Duckowi już... There might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Szczerze mówiąc, Duckowi i tak już nic nie pomoże, więc szklanka wody tutaj... No można mu przynieść, ale sami rozumiecie. Wejdźmy do kempingowca, co będziemy się rozglądać. Idę walić to, idę spać. Pomyślał Lee. Nie, nie, nie miałeś wychodzić, Lee. Wracaj do środka. Idzie spać, no. Olać wszystkich. Idziemy spać. Gdzie to jest łóżko? O, teraz wyciągnąć broń. Dobra, co tu mamy? Ołówek. Nie wiem, po co miałby nam się przydać, ale weźmiemy go. Zawsze warto mieć dodatkowe itemki. Coś tu jeszcze jest? No dobra, Lee z jakiegoś powodu zabrał ołówek, który na pewno nam się przyda, więc... Z całą pewnością to będzie coś przydatnego. No dobra, a teraz rozejrzyjmy się. W sumie może porozmawiajmy na początku z ludźmi. Co z Duckiem? Tired, which could mean a lot of things, right?
Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. No niestety przed tym nie ma ratunku, więc musisz się pogodzić z faktem, że Doug umrze. Całe szczęście, że Clementine się utrzyma, bo nie przeżyłbym tego. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay then. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I was. This isn't any time for, you know, romance, but yeah. I was, fond of her, yeah. Anyway, let me know if anything changes here. Leon bardzo lubił, wręcz bym rzekł. Kurczę, szkoda, że tak to się skończyło. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. No dobra, porozmawiajmy jeszcze z Clementine. Hey, sweet pea. You okay out here? Trochę smutno, wiem. I don't think Doc feels good. Me neither. No dobra, krótko mówiąc, sytuacja nie jest kolorowa. Co tam Ben cholera jasna znowu kombinuje? Tego nie wiem. Zaraz się dowiemy. Co ty tutaj robisz, kurczę? To byłeś ty? O, zapytajmy może go tak bezpośrednio. Was it you? Not this again. Was it? No! Kłamie. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Jak ja go bardzo nie lubię. Naprawdę, denerwuje mnie. Otwórzmy to może, zobaczymy co jest w środku. Może coś fajnego. Akrakadabra. Fokus, fokus. Jedzenie, żarcie i napoje. To co lubię. O, eleganckie łóżko wypoczynkowe. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Ktoś tu się idealnie urządził. Mieszkanko, jak się patrzy? Zobaczmy, co tutaj leży na dole. Butelka wody. Weźmiemy. I'll take this to Katja, for Doc. A może po prostu ja ją wypiję? Clipboard. Weźmiemy. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. To już jest taka mała sugestia, że być może zmienimy sobie sposób transportu i przerzucimy się na pociąg. Taka mała sugestia. Dobra, możemy wyjść po drugiej stronie, a wyjdźmy po drugiej stronie, zobaczymy co tam jest. Teren wydaje się... O, kurczę. Wejście na drabinę. Dobra, to jest trochę ciężkie. Tutaj też nie za bardzo można cokolwiek zrobić. A, wiecie o co chodzi? Chyba zanim ruszymy tym pociągiem, będziemy musieli odczepić ten tylny wagon, ponieważ jak sami widzicie, tylne wagony są wykolejone... No, nie są na torach. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli tego nie zrobimy, to nie będziemy mogli ruszyć, więc z całą pewnością będziemy musieli to jakoś załatwić. No dobra, wróćmy sobie tutaj do przedziału, ponieważ nie ma tu przejścia żadnego dalej. No i nie wiem, otwórzmy te drzwi.
i pójdź może tam do lokomotywy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Mhm. Dobra, przejdźmy tutaj wzdłuż, zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Otwórzmy te drzwi, zobaczmy, co tu jest tak właściwie. Co my tu mamy? No to czas na uruchomienie. O. No cóż, mogłem się domyśleć, że to nie będzie takie proste. Ale nie martwmy się, mamy tu jeszcze kilka innych drzwi. O, nie, myślałem, że już zamknięte są, ale jak widać nie. Dobra, mamy tu kilka fajnych rzeczy. No to co bierzemy? Rozumiem, że to jest coś, ale to jakiś taki wymienny handel, tak? Że biorę jedno, a drugie odstawiam. No dobra. To na razie nie mam pojęcia, co nam się przyda, dlatego weźmiemy jakąś taką domyślną rzecz. Powiedzmy, że pewnie będę musiał to dopasowywać do jakichś odpowiednich kluczy czy coś. Zobaczmy kolejne drzwi. Kolejne drzwi jest to. Uwaga. Nie, cholera jasna, tu niczego tu nie ma. Dobra, czyli trzecie drzwi są bezwartościowe. No i jeszcze zostały, tak? Jeszcze zostało nam ostatnie drzwi. Zobaczmy, czy w nich jest coś przydatnego. Też tutaj nie ma nic totalnie przydatnego. No dobra, to już przeszukaliśmy. Wchodzimy do sterowni. O! Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Dobra, krótko mówiąc, mam jakby co mam. Spróbujmy z pistoletu, będzie łatwiej. Suppose we ought to look him over. Yeah. Ma rozbitą głowę? Ma rozbitą głowę. No to raczej nie żyje. Ktoś tu chyba już był w sumie. Ktoś go chyba zestrzelił. Po prostu. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. I wouldn't mind plowing through some walkers. That's the spirit. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. I don't know about that. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. To może się z całą pewnością nam przydać. Jeszcze raz porozmawiajmy z Kenim. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Dobra, czyli będziemy musieli coś wykombinować. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. To chyba rodzina naszego kolejarza. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn. Pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. O, już wiem, to ten trik, który pokazywała nam Clementine, pamiętacie? Spróbujemy. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Ach, no dobra, spróbujemy się tym zająć. Czyli tak, krótko mówiąc, uruchomić silnik, żaden problem.
Dajcie notatnik na chwilę. To tak, szóstka. Dół, dół, góra, góra, dół, góra, dół, góra. Okej, okay. Dobra, czyli tak, szóstka. Kurde, już nie pamiętam, jeszcze raz. Dół, dół, góra, góra, dobra. Dół, dół, góra. Góra. I jeszcze raz tutaj góra. Potem był dół, a potem znowu chyba góra. Dobra. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up! So far, so good. Dobra, jestem zajebisty. Dobra, teraz lecimy dalej. Co tu mamy? Piątka. Lewo i w dół. Dobra, gdzie jest piątka? Dajcie mi piątkę. Lewo i w dół. Czyli tak, to przekręcamy. O. O to chodzi. Poczekaj, jeszcze coś sprawdźmy. Tak, mam jeszcze dziewiątkę i dziewiątkę. Jeśli chodzi o to, to chyba wszystko. Dobra, chyba będziemy musieli po prostu, wiem gdzie podejść. Wiecie, będziemy chyba musieli podejść do... O, oto tych wrót, ponieważ tutaj też było coś do zrobienia. Zaraz się przyjrzymy temu bardziej. No dobra. Czyli tak. Poczekaj. Nie miałeś wychodzić, Eli. Właśnie z powrotem tam była dziewiątka. To jest właśnie nasze wybawienie. Ale weź spójrz na notatnik. Czyli tak, w lewo, a potem w prawo. I w prawo po chwili. To powinno nam ułatwić sprawę. No wiem. Yeah, we are golden. Feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Że tak powiem, nie chcę wspominać o Daku, bo cały czas widzimy, że mamy ten możliwość taką dialogową, jak wspomnieć o Daku. Prawda jest tego, że on umrze, ale nie chcę przypominać o tym Keniemu. It's all yours. No dobra, lecimy do przodu, zobaczymy. No właśnie. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. Hey kid. What's up? Nie mogę nas odczepić. I can't get us free? Any ideas? You're asking me? What do I know about a train? More than me. Sorry, man. Chcesz pogadać o Daku? You want to talk about that? I'm really sorry, Kitty. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore him. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. No dobra. Me too. No dobra, czyli ewidentnie musimy zająć się odczepieniem wagonu. Nie jestem pewien, czy wziąłem odpowiedni klucz, bo on, jak widzimy, w tej szufladzie były różne klucze i prawdopodobnie tylko za pomocą jednego uda nam się to odmontować. No dobra, spróbujmy z tym, który mamy. Może akurat się uda. Jeśli nie, no to wrócimy się tutaj jeszcze, więc spokojnie. Będziemy jeszcze biegać tam i z powrotem wiele razy zapewne. No dobra, jak wygląda sytuacja? Co jest to nam potrzebne? Nie wiem. Spróbujmy tym. Może się... O, udało się chyba. Yes! Hey, Kenny, we're loose! No i zajebiście, o to właśnie chodziło. No dobra, czyli czas ruszać. You touching my stuff? O cholercie. Tego się nikt nie spodziewał. Who are you? The guy who owns that stuff. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here. And thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that.
Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Ja bym był podejrzliwy, szczerze mówiąc. Nie wiem, ja bym podejrzliwy był. Nie wiem, nie ufałbym mu tak po prostu. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. O, ten Ben. Nie lubi go. Co kombinujesz? Okay, man. Keep him alive. That's not bad. I like it. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Czyli co, przyszedł sobie Chuck i teraz jest wszystko jakby nigdy nic? Dla mnie, szczerze mówiąc, ten gość jest troszeczkę podejrzany. I dziwne, że od razu tak wszyscy mu zaufali. No dobra, na pewno wygląda bardziej... Na pewno bardziej go lubi od takiego Bena, z którym sobie teraz porozmawiamy chwileczkę. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? No i bardzo dobrze. Damy mu butelkę wody? No nie wiem, czy jej dać mu. No dobra, porozmawiajmy. I better get back to him. Ale żeś powiedział, Lee? Nagadałeś jej? No dobra, dajmy mu tą butelkę wody. Niech stracę. Oh, a jakiś błąd? Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably... Mam błąd. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Ja chciałem jeszcze porozmawiać z Chuckiem. Kurde, nie myślałem, że to już koniec. Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. Teraz będzie trzeba załatwić sprawę Daka, z tego co się orientuję. Let me look at him. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Kat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Nie możemy tego tak zostawić, bo sytuacja no nie jest za dobra. Przecież, kurczę, no on się może zamienić się w truposza. Musimy coś z tym zrobić. Tak samo było z ojcem Lili. No nie możemy. Nie możemy po prostu, świecie. Kurde, i co, mamy ruszyć tak po prostu? Dlaczego nie została załatwiona kwestia Daka? Ja tego nie rozumiem. No coś jest nie tak, no załatwcie tego Daka, przecież on zaraz się zamieni w zombie. No właśnie, to tak nie może pozostać. No nie, no dlaczego? Nie rozumiem. Nie, no nie rozumiem. Czemu oni nie mogą go załatwić? Przecież zaraz się przemieni
Zaraz to będzie masakra. Gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. No niestety, jesteś dzieckiem. There were more of us. Dad get them? Yes. No. It's a shame. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's Would you get that off his face? My hands are full here. A muszę? No dobra. Thank you. Could you just get that off his face, please? No dobra. He's out of time. We need to stop this train. Czas najwyższy. Lepiej później niż wcale, że tak powiem. Ale porozmawiajmy jeszcze z Clementine. Mamy dużo czasu. I'm gonna go get Kenny. Hold on tight in case the train stops fast. Porozmawiam jeszcze z Chuckiem. I'll get this train stopped right quick. No wiecie co? A może Ben będzie bardziej rozmowny. Stay put. Yeah. Co wy nagle z tym zatrzymaniem pociągu? Nagle wszyscy chcą się zatrzymać. No jeszcze przed chwilą było okej, tak? Tacy jesteście twardzi? Dobra, zatrzymam ten pociąg. Zatrzymamy? No, zatrzymamy. Zatrzymamy? Dobra, idziemy zatrzymać ten pociąg. Nie ma co się opierdalać. Tup, 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 zatrzymać pociąg, idziemy. Wiecie co, tak właściwie wydaje mi się, że ten odcinek już w sumie troszkę trwa, więc może zanim zatrzymamy ten pociąg, to w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków z gry The Walking Dead, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!